Od 1950 roku do teraz aż pięciokrotnie zmienił się stosunek ludności Europy do Afryki. Wtedy na naszym kontynencie mieszkało 555 milionów osób, a w Afryce 227 milionów, 2,5 raza mniej. Dziś ta Afryka jest dwukrotnie ludniejsza, gdzie mieszka 1,46 miliarda osób do 742 milionów w Europie. Ta gigantyczna zmiana zaszła w 73 lata za życia jednego człowieka. Tak więc problem migracji będzie narastał. Wcześniej elity europejskie założyły, że ludność z Afryki będzie wypełniać dziurę pokoleniową w Europie, gdzie rodzi się coraz mniej Europejczyków. A ktoś przecież musi pracować. Jak widać, ten plan do końca nie wypalił i mimo napływu dużej liczby osób z Afryki dalej nie ma kto pracować w niektórych zawodach na Zachodzie i to też już się dzieje powoli w Polsce. Pora by kryzys rozwiązać u źródła.